teraz pomału, nie, Ula caknie, Ula cakaj na tym pierwszym od razu, idej szybszy kruk. Jo, idę na ostatni. Ona zapierdala tak szybko. Wiesz, o co mi się chodzi? O ten ręcznik. On był, o, to było bezczelne. Ty. Na miałagie wszystko pozamykane? Ja. Pozamykane. Ja na węglu też? Wszystko w porządku. Żeby nie wyżygło, to trzeba było pozamykać. No, dobra. To dzięki bardzo. Chcemy wam szczęśliwość. Ja mógł zapłać. Nie, no, róbcie się. Mógł zapłać. Wyśpijcie się. Spokojnej nocy. Rysiek nie przyjdzie? Co? Rysiek. Pani? Ona już musiała chyba na drugiej zmianie sprzątać. No, bo też nie mieli wagonów. No. Zawsze to nam pomagają, a dzisiaj żadnego nie ma. No. Uwaga, proszę. Czekamy na wagony. No. O 22 z Opola, to kiedy tu będzie? O 3 nad ranem. Och, ciężko bez tych wagonów. Kurzysz nie umiesz zapalić. No, jeszcze ci to zgasło. Tanka zginął w tym miejscu. To jest krzyż powieszony i jego hełm.
nie? W tym miejscu, co giną tam górnicy, to wieszają krzyż, koledzy, nie? I hełm, który był jego, nie? To tak zawsze z takimi emocjami przychodziła. Teraz tak na spokojnie jest. Mogliby was już puścić prędzej na emeryturę. No, to by każdy chciał iść prędko. No, ale na starych zasadach to już by była 3 miesiące na emeryturze. Bo to na 50 by szła. No, 3 miesiące. To by to fajnie przeleciało, nie? Ach, fajnie się godo, ale to się ubierać. Ale ci zapomniała powiedzieć, Wiro, to mnie, że na przyszły rok 14 już mamy w 2 latach. Tak, że szczepsko spółka węglowa. Brawo. No. Daj mamusi. Jak nie? Daj mamie. Ciocia by teraz szła spać. A 6 przed nią, a jutro przyjdzie zaś zmierzła jak chrzon. Jak mi się do ciebie wyspa, to nie będę zmierzł. Też. Co też? Też spać? Tak. A ty jesteś klejący. Będziesz z ciocią spał dzisiaj? Dupeczka do klineczka. Tak, jest dupeczka do klineczka. Tak, jest dupeczka do klineczka. No i co? I co teraz? Ciotka cię teraz nie puści. Uwaga, proszę. Co się stało? On chyba zabuczał. Nie, chyba nie. Zapisuj ty gryb, a ja to wpisuję do książki. Jak? Kurde. Oby szpic ty. To by trzeba było jakaś inteligentnie wylocić, nie? To Darek się nie umie zastąpić na chwilę. No wiesz, do tego opłatka i potem już...
No to my mamy gotowe ryby, jakby co tu idzie. Uwaga! No. No na szczęście, że my już te rybki mamy popieczone, jakby co tu szłoby zaczynać. Do tej emerytury, żebyście byli tacy jak do tej pory, na sztygary. Na emeryturze. Przyjmuj się. No mnie tam nie widzę. No dlatego dzieciątka, fajnej dziewy. Nie chcę. Mówi ci fajne dziewy, na co mi więcej. Ale my jesteśmy zajęte. A to nieistotne. Ten moment to mi pójdę. Dobra, to tak, ja idę teraz cię zmienię, a ty se... Nie, to ty se, Rysiu, spocznij, a ja tam cię zmienię teraz. Teraz cię zmienię, a ty se tam, wiesz, zjedz, poczęstuj się, a ja tam będę na chwilę. Żeby tych karpi w wannie nie trzymać, bo to jest niehumanitarne. No co, no pojemy wieczerzu i opara do roboty, aby wiecie się dali. Ten karp jest w wannie, a potem... Nie o trzeciej, o 16. To idąc tym tropem trochę, nie można wziąć bajtla do obory, bo jak mu się pokorzy ta świnka, a zeżre schabowego, to też może płakać. Ja. No więc właśnie, jak myślicie, humanitarne czy niehumanitarne? Mocie tego karpia jeszcze w wannie, czy już się rychtuje na ten stół? Dobra. 3, 2, 3, 2, 5, 2, 3, 2, wykręć. No radio, czujnięte Silesia. Na 12 placu no. Kasia Kwołka. Jeszcze sam to trzeszczy i no, dostaje szału. Będzie teraz śpiewać. Co? Kasia Kwołka będzie śpiewać. To będzie śpiewał? Kasia Kwołka. Jako Kwołka. Ta, co będzie śpiewać? O, słyszysz? Tak dipko. O. Sorry, ale ja tego nie umiem. Poważnie, mnie to działo na nerwy i mnie wszystko wymydrgło. Po prostu nie umiem. Jak te radio trzeszczy. Ja po prostu tego nie umiem znieść. Panowie ci sztopery dużo. Za dużo tego na głowie jutro. Za dużo do gotowania, czy za dużo robisz? Nie, w ogóle, wiesz, no i tak go do mnie i ta wieczerza musimy szybciej zjeść, bo idę na ta 18 do roboty i tak dalej, nie, no to już wcześniej się muszę przygotować jutro, nie. Co będzie pod choinką? Pod choinką będzie prezent, no. Dziękuję. Proszę. Wszystkie na kupie. Nie zjemy. Nie zjemy? Czemu? Wszystkie na choinkę? Wszystkie choinki. Wszystkie na choinkę? A kto będzie jadł te cukierki? Mama. Dobra. Trzymaj. No, razem. No i pójdź. No. Tam. Góry. Gdzie do góry? Tam. Oszki. Tam. Góry. Tu na samą górę chcesz? Tak. No to czekaj. Tu? Tu.
poczęstujcie się słodkościami. Z okazji? No, jakoś tak się złożyło, że akurat dzisiaj mam 35 lat pracy. O, to gratulacje. No. Gratulacje kobietom. Dzięki wam bardzo. Żeby następny do emerytury. Dzięki. Na starych warunkach to bym teraz pomału na emeryturze była. Dwa miesiące. Trzy. A tak jeszcze mi trafi robić dość trochę. No ale takie czasy. Takie czasy. Jakbyś mogła cofnąć czas, to byś zmieniła? Znaczy się, no jo, mnie bardzo się podobało Szczecin i ją miała iść za Krawcowo, no ale w tamtych czasach nie było możliwości, nie żeby tak mama mnie mogła sponsorować, żeby płacić za praktyki albo cokolwiek, nie? No i to tak się skończyło, no. Szkoła blisko, poszło się do Górniczowej, no i tak zostało, no. Tego ściepniemy. No. Ja tym targną i krążę na ten następny. A ten następny, dobra. Ale to czekaj, aż u nas skończy, nie? Czekaj, wyraźnie tam zostało. Przy drugim dziecku. To poszła do pracy, to by była umowa. Albo idę, iż wspomagam rodzina finansowo, nie? Ale robimy wszystko na pół, nie? Sprzątani, gotowani, nie, opieka przy dzieciach, no wiadomo, nie. No i taka była zgoda, no i do tej pory to zostało, no. Wszystkiego się nauczył. Prać pieluchy, gotować, sprzątać. No. Człowiek się wszystkiego nauczy, albo sytuacja zmusi. No. Już to nie był mus. Oczywiście, chodzi o to, że po prostu jako tako, wiesz, był mus. Bo jakżeś poszła do roboty, jakżeby była między wami taka umowa, no to on gdzieś tam musiał nauczyć się tej pralki i obsługiwać i tak dalej. Nie, ale czasami jest tak, że facet po prostu szmata go poniżo, że jak on tam wyczeć coś w kuchni, czy w izbie, czy coś, to do niego szmata to je poniżyni. No nie wiem, tego a też... A miał opad na nim poniżać. No. Ja też to traktuję jako, bo jak ja muszę jak wozdek przybić, a go nie ma, to ja sobie znam młotek, że ten wozdek przybija, nie? Bo to nie jest żaden problem. No. Czy tam kawałek drzewa uciąć piłką, to też nie muszę, nie? Jesz. A oni przyjdzie z roboty, gazeta, przed telewizją i papu pod pysk. Jeszcze kurwa talerz za tym ciulem wynieść. Bez służenia chłopa. Bo ja bym miał takiego chłopa, to go zabija. A byś nie trafiła na żadnego takiego fajnego jeszcze. Jeszcze trafisz. Bo już nie ma, bo cię gada jak pod dinozaurów. A, nie godaj. Rysia. Autentyczny fakt ci godem. No ale Tomek też nic nie umiał, a widzisz się uczył stopniowo wszystkiego. Jest najlepszy dochodzący, o, przepraszam, bo na stałe to matko kochana, zabity. Jakby mi tak, jak ja by tak musiała fusekle po nim zbierać, to ach, no nie ma co go dać. Albo deska, jak tak przyjeżdżał materiał genetyczny niby, nie? To on nigdy tej deski z haźla nie klapnie na zudni. Ja od razu wiem, że je chłop w domu, nie? A to jest standard, to wszędzie. A ja tego nie rozumiem, no wyścigaj się człowieku i klapnie ta klapa. Kurwa ciężko. No. Zęby umyje, cała umywalka z pasty. I jemy obiad, nie? Jak on przyjrze, to zawsze czekamy na niego, nie? A on fez dużo soli. Zamiast wziąć ta solniczka, przybliżyć se i se posolić nad talerzem, to on z końca stołu będzie sięgał, kurwa, i tak z tą solą dupie, rozumiesz, to na ten talerz i wszystko udupczone z tej soli. No, no i on zaro takie gule tutaj, nie? Dlatego godem. Nie mów faceta na stałe, bo by go zabiła. Oglądałeś tam ten węgiel, nie leje się tam zaś. Steruję. Ale może spoko. Rysio, ustoi? Dziękuję. Rysia, nałóż tę maskę. Ale byśmy mogli wam pomóc, a nie my. Thank you.
prezentem wszystkich na cotygodniowym pouczeniu BHP. Omówimy pokrótce wypadek, jaki zaistniał na kopalni Murcki i Staszic w rejonie Szybów Zygmunt. Doszło do wybuchu metanu. Jedna osoba poniosła śmierć. Doszło do wybuchu w szybie w tym rejonie. No i rozpoczęła się potem akcja ratowniczo. No po przeliczeniu załogi okazało się, że nie ma kontaktu z jednym z pracowników, sygnalistów szybowych tego rejonu. O godzinie 18.30 został znaleziony, przybyły na miejsce lekarz, stwierdził zgon pracownika. Prawdopodobnie uderzył się o coś albo skupiła, jak się to godziło, rutyna, a temu pracownikowi akurat nie rutyna, bo był w nieodpowiednim czasie, jak się mówi, w nieodpowiednim miejscu. A powiedz mi, a ja, w ogóle jak ty sobie dała radę po tym, jak twojego chłopa zabiła na tej kopalni? Coś ty robiła? Co ja robiła? Robiła na bieżące. No ale to nie dostałaś ani renty, nic po nim. No ja dostała renta, ale to ta ze ZUS-u. To było na dzieci i na mieni. No ale jeszcze taka renta specjalna była, której żeś nie dostała. Bo pani urzędniczka z kopalni zapomniała papieru wysłać. Potem ich wysłali, ale było za późno. No i tak to wyglądało. Tak pozbawili mnie po prostu. Może bych dostała, może bych nie dostała. Też nie twierdza, że na pewno, nie? Że ta renta specjalna bych dostała. Byś potem już nie walczyła po prostu. Znaczy nie miałam jak walczyć, no. Bo ten jak mi odpisał, Miller mi odpisał, że mi się nie należy, dlatego że nie był to wypadek zbiorowy, ani nie był żadnym słynnym wirtuozem, no to nie miałam już z kim walczyć. Także wiesz, a wiem, że na pewno od Eweliny mama, też ten tata od Eweliny. Aha, co tam na ekspresji? Ja, no to od niej tata też przecież nie zginął w wypadku zbiorowym, tylko to był pojedynczy wypadek, no. A ta mama dostała ta renta specjalną. Potem od... Ale to już nie rozumiem, czemu ty się od tego nie odwołasz? Skoro... No ale Kasię odwołać. Co planujesz na dzień mamy? Na dzień mamy? Robić jako impreza, bo ja już mam zaplanowaną imprezę, znaczy, jak co roku. Nie, bo ja jadę na urodziny do Dawida. Pojadę na cmentarz, no i potem do niego na grilla. Co pogoda ma być. No, to ta bio. No. A prezent na Dzień Matki, że się sama wybrała. Ja w kwiaciarni były takie, znaczy są, takie wielkie lampiony, nie? No i to się poskładają i biorę świeczka do tego i taki że się wybrała. Mama to raczej nas wychowywała, bo nas gdzieś było sporo, także nie zawsze miała robota z nami w domu. Jedynie tata, co robił na kopalni, nie? To jedynie górnik, a tak to... Nie, u nas to mama też robiła na kopalni, ja. Na remerze, co też zamkli. I też na płuczce, ona tam była jako przodowo. Gdzie ona jeszcze to tak, jak to stare, dawne takie były, to wiesz, one przy tych taśmach stoły wybierały ten węgiel, ten kamień, nie? Taki... Inaczej to było niż teraz, no. Bo teraz może takie zmechanizowane to i... No, a one stoły... co ileś tam metrów na taśmie i praktycznie na pół leżały i wyciągały ten, czy ten kamień, czy ten węgiel, jak jakieś takie większe bryły szły, to one to musiały wyciągnąć, żeby się nie zatkało. Tam, nie wiem, ja to no, tak są powieści od niej znam, ale to było masakra, ciężkie było, takie, było. No, że my daleko mieszkali, bo wiesz, za Włodzisławem to na tym pociągiem dojeżdżała.
to nas na pierwsza zmiana to ona już po czwartej stowała, nie? No. A przyjechała z pierwszej zmiany to też czwarta. No, bo to jeszcze w Wodzisławie przesiadka i potem na chałupki leciała, nie? Bo tata prędko umarł, no i sama nas chowała, no ale robić musiała już, nie? Już nie było wyjścia też. No niestety, nie ma łatwo matką być. No. Miła sprawa. Dobry. 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 Ja. Cześć. 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 Kto przyjechał? Babcia, która? Czy to? Nie, dzisiaj mamy to. Właśnie, dzięki. Dziękuję. Co się mówi? Ładnie, dzięki. Synek zarobiony. Ja. To jest twój święty obowiązek, dopóki ją żyć pyta. To taki coś możesz wysyłać. Albo napisać, jestem, albo wysłać sygnał. Zadzwonia ci z dołu, że już jest na wyjazd, to co? To jest mało ważne. Nie, to jeszcze idzie na dole. No. Co się mi się stanie? Nic mi się nie stanie. No szola może spaść. No różne rzeczy się mogą zdarzyć. Tak go też ta kobieta, co już tam stanie w tym przewozie. No. I co się stało? No. A to było krótko po pogrzebie. No, chciała się gwoździe przybić, nie? Bo jakieś tam obrazki chciała czy coś tam przybijać. No, a Dawid miał 11 lat, nie? No, coś ten. I w końcu nie udało mi się tych gwoździ przybić do tych onych, bo mi się wszystkie gły. I walła tym młotkiem. I wylazła z domu. Opraszała oczywiście na ten cmentarz z pretensjami, że on żyć do gliny wsadził, a ja teraz nawet gwoździa nie miała przybić. I tam, wiesz, wysłuchał jeszcze mało z tego. Przyszła na ten cmentarz, pierwsze, że się wyryczała, a potem zaglądał, że kwiotki ukradli. I już zaś do mnie ciśnienie mi podeszło, jak leżysz i nic nie robisz, i jeszcze ci kwiotka kradną. Jak masz jeszcze raz ukradną, to ci nie przyniesa. Takie, wiesz, no, różne takie sytuacje są, co nie umiesz sobie dać rady i to kaj pójdziesz, no. Nawet to nie wiem, czy tam za bardzo tatę pamięto tak, te sytuacje takich. Okay, pamiętasz, jak ci tatek zawsze go do kaj się tam ciśniesz na grubo, jak to okien nie ma? No już wiem, wiesz. No, dobra, ja kończę, wiesz, bo już, no. No, dobry, na razie. Miałam długie włosy w podstawówce. Aha. Po tym, że się ścięła. Całkiem krótko, tak teraz? No troszkę inaczej, bo wiesz, muzyka.
To była tutaj, tutaj była ten prawie łysa, a tu miała jedną grzywa zostawioną i takie paje. Na samuraja? Jak czasami mi odbijało, to te paje wyciągała, nie? I mi to tak jak Ickowi, nie? Ja. Wisiało, nie? No a potem, żeby miała dłuższe włosy, ale już nie długie. No a potem, jak zachorowała, no to wiesz, no to już od tego czasu się ściną, tak, się ściną mnie. Bo po lekach zaczynały wypadać te włosy, no i uprzedzili mnie, że będą mi wypadać włosy lekarze. Że mogą, a nie muszą, no może tak, o. No. Ale ja się tym zbytnio nie przejęła. A dali ci jakoś nadzieja, że wyjdziesz z tego, czy coś? Czyś miała jakiś taki... Znaczy, tak naprawdę nigdy do końca nie wyjdę z tej choroby, bo ona zawsze będzie mi towarzyszyć. Ona zawsze będzie ze mną i mogą być nawroty, remisje i tak dalej. Ale na razie jest dobrze, ciesza się i oby tak dalej. Jak lekarz ci powiedział, że jak pracujesz na kopalni, to godął, żebyś przestała pracować, żebyś się zwolniła albo... Od razu. Od razu? Że zmiana pracy. I coś mu powiedziała wtedy? Że nigdy w życiu. Że nie ma takiej opcji. Siostro! Kurczę, ty jest ciszej niż w kościele. Weź go, proszę cię. Proszę bardzo, siostro. Pitej, proszę cię. Ale no proszę. Idź już. Te, twoje stanowisko pracy jest kurwa na dole. Wydupię stąd. Ale słuchaj, siła wyższa mnie zapraszała, tam, to ja przyszłem. Widziałeś, co tam pisze, kurwa, na drzwiach? Ja mogę przejść. Ja poważniony jestem zbroniony. Wojtuś mówił mnie przeklapane za to, że kiedyś nam tutaj mydło ukradł. Ze zlewów. Mówiło, co pożyczył. Ja pożyczył sobie. I się nie przyznał. W żywe oczy. No bo go drugi kumpel widział, że tu mył ręce i wziął. No. No i w żywe oczy się mnie zaczął wypierać i od tego czasu mówię przeklapane. Że jak tu przychodzi myć ręce, to zawsze sprawdzą, czy mydło jeszcze jest. No, to jest właśnie to nasze grubskie mydło. Ten na wagę złota. No. I? Nie, no bo każdy dostaje swój przydział mydła. No, a on jeszcze, a nie dość, że tu w ogóle nie daje ani jednej kostki, tu jeszcze nie dał mydła, to zawsze przychodzi łapy myć. No, i jeszcze wziął i podpiździł. Jezus Maria. Nie wiem. Ale tylko jedno. Nie wiem. Nic więcej. Ale uwierz mi, że nie wiem. Słuchaj, gdzieś się pisała. Zaj siodo. Gdzieś się pisała, nie? Gdzie? Do pracy. Kiedy? W sobotę. Tak. A w niedzielę też? A co ty myślisz, że co jest? Ciebie no tylko się spytałem. Ale to by było 7 dni, to tyś miał wolne. No to nie, bo jakbyś ty szła, to bym się wpisał, ale sam to nie, to nie. Bo dostanę byle jakiego, kuźwa, ja potrzebuję konkrety. Z tobą, z Tomkiem. Nie, idę w niedzielę do roboty. Nie? No to nie, nie piszę się, to nie. Jak nie idziesz, to nie. To dziękuję. Proszę przyjść. Pogadane. No wiesz, jak mi się coś jeszcze przypomni, to przyjdę. Idź już. Ola, ale pomalutku, ale już wchodzisz na ten tor taki, no. Jeszcze tak po całym, jakbyśmy sobie zapalili. Praca. To... Już na pewno! Ale ci mówię, no to po połowie. Pitej! No ale tak, jako taków, jeżeli chodzi o robota z nim we dwóch, tak w sobotę, jak z nim idę do roboty, czy we święto na przykład, a my byli we Wigilia razem, to na pewno bardzo dobrze mi się z nim robi. Pierdolę. Dzień dobry. Dobry. Sprawa jest taka, że ja już to poruszałam u was. Zaś ten nieszczęsny tuj. Zaś to ten nieszczęsny tuj. Tamty roku num oddziałowy napisał kartka do przyklejenia, że to jest WC damskie. Wisiało to pora miesięcy, potem się zaś chłopy pociepały z innej zmiany, że to nie ma ino danskie, ino te ogólnie. A jak znamy przepisy, to niestety, ale no, robiła tu jedna baba, jeden chłop, powinny być dwie ubikacje. Tak jak przepisa. Byłoby dobrze, na przykład by były dwa, nie? Bo jak z lato, to ta... Myślę, że to nie jest znowu aż taki duży koszt. Powiedz mi, czy on jest jakoś zamykany? Ja nie mamy go zamknięty. Na naszej zmianie my to przykładowo... Zamykamy se i dbamy se o to, nie? Po innych zmianach, innych zmiany, no to my nie wiemy, no.
gospodarować jako kanciapa. Nie ma, nie wiem, czy tam nie ma jakiegoś wolnego miejsca. Znaczy myślę tak, teraz akurat do rozmów na ten temat nie ma za bardzo atmosfery, temat jest schemat organizacyjny powstanie kopalni zespolonej, więc każdy ma te myśli gdzieś tam z kierownictwa zaprzęgnięte wokół tego tematu. Ale myślę, że w ciągu miesiąca sprawa już będzie definitywnie rozwiązana, załatwiona, ale no trzeba, nie możemy tego zostawić, bo tak, że panie powiedziały, idzie okres ciepły. No właśnie, bo zimą też idzie tam to strobić, no. Bo jest wiadomo, jest przymrozek, tego tak nie czuć, ale no. Jak przyjdzie lato, nie, 2-3 jest dni, to tam nie idzie wejść normalnie. W obecnych czasach to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Nie. Zapłać, synuś. Czekaj, ciocia, bo mu zakupy musi wyciągnąć, wiesz? Poczekaj. Bo będzie ziomyka. Żeby być dobrym dinozaurem, to też trzeba mięso jeść. No. Bo dobry dinozaur też je mięso. No. A wiesz, kto tu przyjdzie dzisiaj? Zosia. Zosia. Przyjdzie Zosia. Kto jeszcze dzisiaj przyjeżdża? No tata. No. Dzisiaj same odwiedziny. Tata zostanie do jutra. Uważaj, chodź kiełbaska. Chodź z tatą. Chodź jeszcze. Chodź. A wiadomo, ale już co z kopalnią? Bo były plotki, że będą zamykać. Nie wiem teraz, czy to... No na razie to jest tak, że podobno ten, nie? Że na razie tego zamykać nie będą, ale będziemy się łączyć z Marcelem, nie? No dołem. Już my są połączeni. No jeszcze tam jakieś chodniki dalej się łączą. No i no ale taka wizja niefajna jest, że do 2026 roku mamy mieć ten, nie? Ma być płuczka zrównana z ziemią, nie? I wszystko będzie płukane na Marcelu, nie? Także no na pewno emerytury na tej kopalni nie dorobia, nie? Czyli on na przykład pójdę albo robi na Marcel, albo na tym dni, na Jankowice. No, czyli to emerytury no, dorobisz. Weź odprawa i moim... albo do innej roboty, albo sobie otwórz firmę jakoś. Jako? Burdel do... Ola! No co? No, jedynie no. No, wiesz. No proszę cię, ej, to są takie czasy, że ale, co ty. A ja po drugie, ja nigdy w życiu bym nie umiał niczego innego robić, jak to, co robię. Ja to kocham to, co robię, no to ja sobie nie wyobrażam innej roboty. Także wiesz, ja tym żyję, nie? Ale będą jakieś lżejsze stanowiska, czy nie? Bo nawet nie. Ale co można myśleć? Robiła to, co robisz, no bo teraz, no możesz na przykład, że kurde, musisz 3 tony węgla przyciągnąć, nie? No ja, no. No a jak będziesz miała 63 lata, no to raczej... No, ona to by dostała opartą o tą łopatę i tyle, no, co ci powiem. Bo co zrobię, no, wiesz. Będą młodsi robić, nie? Zaczynają tym dziedzikować. Żeby przynajmniej przyjęli tych młodszych, wiesz, a na razie ja tam ja najmłodszą, nie? Z tej całej bandy, nie? No, także, wiesz, nie ma nic wesołego, wiesz. Proszę sobie siąść. Czy od ostatniego badania było jakieś urazy czaszki, złamania, skręcenia czegoś, omdlenia padaczka? Nie. Jakaś cukrzyca może wystąpiła? Padaczka. Nie. Ile pani ma lat? 36.
Proszę bardzo. Nabrać. I mocno. Tu proszę podpis, że pobiera pani orzeczenia. Na 2 lata. No, jeszcze teraz kurza. A mały jeszcze śpi? A tyś też jeszcze spała? O, to bardzo przepraszam. Dobra. No już jest tej, już jest 5 po 7. Jest taki sondaż robią na kopalni, no. Kto by chciał iść na te urlopy teraz, co proponują, będą proponować od przyszłego roku, nie? Czy letnie są do... Przed emeryturą. Przed emeryturą, no. No to idź, ani się zastanawiać. No, wniosek Boga wypisać, za to wiesz mi. W końcu się moim ogrodem zajmę, żeby to lepiej wyglądało i ogólnie... Ja nie będę musiał gotować. No i właśnie, o, widzisz. No bo to fajnie. No i co tu jeszcze jest, miejscowość... No to ale to się do tego nie przyzwyczaja. Czemu? Bo jak ty będziesz cały czas w chałupie, to kto... To nie, no ja co drugi tydzień i tak muszę gotować. Nie, bo jak będę na urlopie, to będę cały czas doma. To będziesz miał ciepłe obiadki, dom wysprzątany codziennie. I jeszcze kasa dostanę. Ja jeszcze kasa dostanę, widzisz. 16, no, trzeba wszystko. Aha, urlop górniczy, urlop odprawa jednorazowa, urlop górniczy. To trzeba podkreślić. Wypisać to wypiszę, oddam to jutro i będziemy widzieć, co będzie od przyszłego roku. Dopisz mnie też tam, ja też by poszło. Co? Ja też tam. Jasne. Fajnie by było. Dzień dobry. Tak, 5 wagonów. Tak. Nie. Nie, one są przeniesione na inny tor. Te 5 wagonów przenieśli, ja, ale Jezu, nie wiem, na który tor to dali, bo tu jest tyle tych wagonów, że ciężko powiedzieć, nie? A jak to jest pół na pół, to jak to jest klasa 23? 26, dobra, obejrzę się. No, tymczasem. 23. 23 to jest ten lepszy, ja? 23 to jest surowizna. To nie mam, a 26 to jest pół na pół? Ja. Aha, czyli my mamy tutaj te Świnoujście 23. Ona jedzie Triniec. Ja, ale po tym wjechało Świnoujście. A Świnoujście wjechało. Ja. To 23, a gdy 23. Czyli całość na ruła dać prawie. Ja, to jest surowizna. To inteligentnie. Dobrze. To trzeba widzieć i słyszeć na żywo. Ty się tutaj mu nie rozumiesz. Ja cię wezmę na ten koncert w piątek. No, każdy koncert jest na pewno inny niż do mojej płyty śpiewa. A jak to młodemu puściła, młody, razem ze mną. O, słyszałaś to? No żaden takie potworystyczne to jest. Jedynie muzyka taką idzie wysłuchać. O.
Widziałeś tych ludzi tam. To jest coś pięknego. Piękna rzecz. Do ciebie na wynku, co się stało? No bo kurwa tu jest ugnie, jak ciebie na wynku, co się stało? No tak za 15-20 minut, dobra? No to tymczasem, no. Puczka, to że oni też nie chcą odbierać. Dzień dobry. Dzień dobry. Puczka się kłania. Halo. No halo, halo. Słabo słychać, no bo my są na poczcie, to tak słabo słychać. No. Teraz lepszy trochę, no. Ja? No, ja bym się chciała dowiedzieć, co ty z naszym krzesłem i z tym naszym tojtojem. Ale dalej to nie ma wywożone. Jak to wygląda? Wywożone je, ale my to załatwiali, żeby dwa postawili, nie? Przez na te lato. Oj, to znaczy to... To mnie ciężejsza sprawa, że tak powiem, no. Czemu? No bo to są koszty, no. Jeruna, koszty. No, dokładnie tak. Ja wiem, że do was to się nie liczy, ale zgodę z dyrektorem, no i... Mamle mi, że cały czas był jeden dość, a teraz zaś czemu dwa i tak dalej, to są dodatkowe pieniądze do kopalni i tak dalej, i tak dalej. No, ale on ma na każdym piętrze kibel, nie? No, znaczy, no na każdym piętrze mamy, ale z jednego korzystamy, no. No, tuż ja, ale tam wasze warunki, a nasze warunki, nie? To a... też nie by se tak mógł tak troszeczkę to wziąć do głowy, nie? To jak nie idzie już tego drugiego, to niech to chociaż dwa razy w tygodniu, jak na przykład wywożą, mi. To tym bardziej jak jest hyc. Jak jest hyc, bo przez zima to tak to nie razi, ale teraz jak takie hyca, no toż to po dwóch dniach tam idzie zemrzeć. Ja, no. Na pewno. No a co? Na pewno będę rozmawiał. Dobrze, ja się zaś przypomnę. No bo czasami też człowiek ma tam 100 tysięcy innych różnych spraw. Dlatego my się przypominamy. Bardzo fajnie, to mi się podoba. No, dobra, dzięki bardzo. No, do widzenia. Byle oni mają porcelana i za przeproszeniem pierdzą w ta porcelana. A my jakby umieli, to nam tutaj żertka dają. A najlepiej mi się podobało, jak na tory między wagony by człowiek szło. I głowy im nie zawracać. Nie łam się, kobieto. No, będzie ale tak jest, Krysia, tak będzie do końca, dopóki się żody nie odzywą, bo za każdym razem my pyski otwieramy i my mamy odpłacane pyskami teraz. No. Lepiej się nie odzywać, kurwa, siedzie cicho i kurwa i pierdolę. Pierdołami się zajmuje. Trzeba było bez telefonu się zadzwonić, to bym wiedział, co potem biął, że nie piszą, kurwa. No. Thank you.
różne pytania do dozoru, do pracowników, kierownictwa, do wszystkiego. Chodzi o naszą przyszłość górniczą. Będą nas łączyć dołem, bo przejście już jest z kopalnią Marcel, aby nasze ściany i wydobycia, wszystko potem w późniejszym terminie skierować do wzbogacania na zakład przeróbczy KWK Marcel. Jak to będzie, kiedy to będzie, nie ma sprecyzowanego nic. Wszystko zależy, jak się tego od sytuacji finansowej i jeden zakład prawdopodobnie będzie zlikwidowany, przeróbczy, to będzie nasz. Co będzie z załogą, jak to będzie, do tego jeszcze nie ma sprecyzowane. No i będziemy czekać na informacje w późniejszym terminie. Nie ma zysków, nie ma dodatnich wyników, zaczyna się kryzys. No. Oni szukają oszczędności i oszczędności wprowadzają, ale nigdy nie wprowadzą na siebie, tylko na nas, na zwykłego czarnego robotnika wprowadzają te oszczędności. Zawsze ten głupi robol dostanie po plecach, jak się ma wybronić, nie umie się bronić i potem, żeby co więcej zarobić, to chodzi soboty, niedzielę, z rodziną nie siedzi w chałupie, tylko chodzi cały czas do roboty, żeby utrzymać rodzinę. No. A oni po kosztach walą nas, a nie siebie tam. Wyłaża pomału. Uwaga! Posłała. Chwila, ja? Ola! Ja! Ola, idź tu tam na tą pani, żeby to zrobił porządnie, żeby to tu nie świerdziało! Kierownik tak dość dobrze tego płynu, ja boję lato, żeby tak nie czuć było festy. No ja bym chciał tak każdemu lat, to muszę mieć beczkę płynu. Nie, no jest plany tak... Ja? Żeby dobrze płynu. Ekstra, jakieś śruby. Nie będzie tragedii. Nie będzie tragedii. Jak nie będziecie strać, to nie będzie tak. Kurwa, no jak? Od czego to jest? Nie panu, jak nie będziecie strać, to nie będzie śmierdzi. No to po co to nie, ustawiają? Ale w ogóle tam, no nie wiem. Tak macie tu komfort, bo tu jest trochę cienio. No ja, no. Idę tam na parking dla tiru. I idzie we... Słońskie, Marcin.
Książka trzeba sobie kupić. Co się kupić? Książka. Jako? Morderstwo w kopalni. Morderstwo? Były górnik autorem powieści sensacyjnej, która akcja rozgrywa się w podziemnych wyrobiskach. I tytuł tej książki brzmi... No. Na pewno... Pora chudych myszy. Pora chudych myszy i co, to jest tytuł? Cały? Tego kryminału. Ale co, o co chodzi z tymi myszami? Jak znajdę zaś coś mądrego, to poczytam ci. Swoje górnicze początki pamięta jako trudne, ale wspomina też, że chociaż je jako gorol, często dla żartu posyłano go po kibel sztrumu. Dość szybko został zaakceptowany przez podwładnych. Pora chudych myszy. Chyba jeszcze umia czytać. A ty on? Ja. Na mądrego nie wygląda. To ja nie to wiem, będzie... czy ta książka będzie mądra. Przepraszam, o proszę, piszę tutaj tak. Ale co, o czym ta książka jest? To je... Czytam ci ostatni raz. No? Akcja rozgrywa się w podziemnych wyrobiskach. To jest powieść sensacyjna. Ale sensacyjną, to co tam, sensacja na tym dole jakoś? No najprawdopodobniej, no, on pisze morderstwo w kopalni, tytuł mąż. Czyli tam kogoś zajebił, Myszy. No. Proszę cię, kurwa, bo to już jest, zachodzi o pomstę jakoś. Pora chudych myszy, tytuł i to, a morderstwo w kopalni. No to jedynie co tam mogą, szczury zbijać i myszy, albo a, co? A, ja sobie tak książka kupię, czyli ją się po łyku. Za mało ludzików. No, a za dużo taśmów. I on tu ma 4 wagony i on ci powie, że on tego nie umie pocić. Czy... Ale tam książę jedzie, to książę on tak, kurde, sam... A on jakiś, chodził. Książę jakiś niedorobiony. Sam długo nie chodził, ma o strach po wypadku. Jak to miną, dostał po szłapach. O, szłapcy. 2,5 godzinki do łazienki. Proszę, Ola. Je, kończymy, dobrze? Dzięki. No co? Dobrze, przepraszam. Ej, ty coś to... Ja, bo tak masło było. No bardzo proszę, ja tam nie wyjadłem. Ty się z tą grubą nie umiesz rozstać. Szczęśliwo. Zipko, szczęśliwo. Cześć, szczęśliwo. Spierdolisz tu. A
na życie się odchodzi. Kiedy ostatnio byłam tylko na ścieżki? Pamiętasz? Ale ten śnieg jest twardy. To było zrozumie. No, no szkodówka na wierku.